Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Na początek ponad 30 tysięcy osób już zasubskrybowało kanał, więc jeżeli ktoś do tej pory jeszcze tego nie zrobił, ma szansę teraz to nadrobić, a my lecimy z kolejnym tematem. Tak jak wiecie, wędkarstwo niejedno ma oblicze. Jest wędkarstwo spinningowe, spławikowe, gruntowe, sumowe, karpiowe. Najogólniej rzecz ujmując, wędkarstwo aktywne i stacjonarne. Wędkarstwo to również otoczenie, w którym przychodzi nam funkcjonować cała ta przyroda, którą często też bardzo szeroko poznajemy. No, wędkarstwo to znowu odkrywanie nowych miejsc, nowych łowisk, nowych gatunków ryb, nowych technik połowu. Wędkarstwo to również kolekcjonerstwo, no bo któż z nas nie lubi zbierać tych wszystkich wędkarskich świecidełek, woblerów, błystek, gdzieś tam je później chować w domu po pudłach. No i wędkarstwo to w końcu sprzęt. Sprzęt, który ma nam to łowienie ryb umilić, uprzyjemnić i też ułatwić. Wiadomo, że sam sprzęt ryb nie łowi. Do tego, żeby łowić i łowić skutecznie, potrzebna jest wiedza dotycząca samych ryb, ich obyczajów, ale również wiedza związana z łowiskami, na których przychodzi nam wędkować. I właśnie jest pewna grupa sprzętu, która pozwala nam te łowiska trochę bardziej i szerzej poznać, coś, co pozwoli nam sięgnąć trochę głębiej i poznać te nasze ulubione miejscówki trochę bardziej. Dzisiaj mam właśnie coś takiego ze sobą. Zrobimy sobie unboxing paczki, w której takie urządzonko mam. Urządzonko, które bardzo mi się przyda, ponieważ mam kilka takich miejscówek, które właśnie bardziej i dogłębniej chciałbym poznać. I właśnie to urządzenie z tymi cechami, które ma, bardzo mi to ułatwi, a w niektórych przypadkach wręcz w ogóle umożliwi. Dlatego właśnie zdecydowałem się, że w tym roku będę chciał troszeczkę szerzej go poużywać. Także najpierw lecimy do paczki, zobaczymy, co jest w środku i jakie będą nasze pierwsze wrażenia po tym, co tam zobaczymy. Okej, a więc otwieramy paczkę, a w zasadzie na wstępie muszę się trochę wam wytłumaczyć, że paczka już jest otwarta, ponieważ jak do mnie przyszła, to odruchowo ją po prostu rozciąłem i zajrzałem do środka, ale nic z niej nie wyciągałem, także wspólnie z wami będę to robił pierwszy raz. No, nie będzie po prostu momentu rozcięcia. Tak więc otwieramy. I w środku, tak jak widzicie, jest to pewnie urządzenie wam dosyć dobrze znane. Mamy tutaj echosondę Dipper Pro Plus 2 i do tego parę akcesoriów, które pozwolą mi wykorzystać to urządzenie ze środka pływającego. Więc jest tutaj uchwyt do smartfona, który sobie będę mógł gdzieś tam przykręcić i ten smartfon obserwować. I jest tutaj etui i jest jeszcze tutaj takie urządzenie, które tak jak widzicie na załączonym obrazku pozwoli mi tą echosondę za tą łódkę wystawić, zanurzyć w wodzie, tak żeby gdzieś tam ten sonar po prostu sobie koło tej łódki pracował. No jest to coś, co zapewne bardzo dobrze znacie z internetu, bo to nie jest urządzenie nowe. No wielu youtuberów czy osób, które gdzieś tam w internecie działają, już zapewne to widzieliście. W tym roku będziemy mogli wspólnie też sobie to urządzenie przetestować w różnych określonych warunkach. Ja tak jak mówiłem, mi się to przyda w różnych miejscach, w których łowię. Na przykład pierwsze łowisko to będzie łowisko Rybnik, na które bardzo często jeżdżę, tutaj pod Toruń. Tam nie można wędkować ze środków pływających. Tam od tego roku również nie można stosować łódek zanętowych. Więc tam, a tam jest bardzo urozmaicone dno i tam mnie bardzo ciekawi kilka miejsc, jak to dno dokładnie wygląda. I właśnie tym urządzeniem tam konkretnie będę mógł się dostać, więc na pewno sprawdzimy to sobie tam. Właśnie jakby tam nie ma możliwości wykorzystania niczego innego, jak właśnie coś, co będzie można rzucić z brzegu. A ta echosonda Dipper jest stworzona z założenia do tego, żeby właśnie gdzieś tam z brzegu ją sobie wyrzucać i sprawdzać ukształtowanie tego dna. Drugim miejscem, gdzie sobie to sprawdzimy, to jest tak jak nie bez powodu jesteśmy nad Wisłą, właśnie rzeka Wisła. Tak sobie pomyślałem, że wcześniej czy później przyjdzie czas, kiedy gdzieś tam będziemy sobie siadać na spławik. Jak już sobie wytypuję takie miejsce, zawsze jest tak, jak siedzę nad Wisłą i mam wytypowane miejsce, spławik zarzucony, czekam na branie,
no to człowiek obserwuje tą wodę, co tam się na tej powierzchni dzieje, próbuje ją rozczytać i wyobraża sobie, co tam na tym dnie się znajduje, jak to dno jest ukształtowane. Zawsze miałem takie marzenie, żeby na chwilę ta woda zniknęła, żebym mógł zobaczyć, jak to tam naprawdę wygląda i jakby skonfrontować to z moimi gdzieś tam takimi odczytami powierzchniowymi. Tutaj wymyśliłem sobie, że jak już takie miejsce będę miał namierzone, to będę mógł sobie właśnie tym urządzonkiem, tak jak tutaj mam na przykład ostrogę z bardzo fajnym napływem, tak naprawdę troszkę trudno czytelnym, no ale powiedzmy sobie, że gdzieś tam wędką będę mógł to wysądować, ale tym urządzeniem będę mógł dokładnie tam wjechać i zobaczyć sobie, jak to dno wygląda, więc to jest taka namiastka właśnie tej znikającej wody, kiedy no, będę mógł tam trochę głębiej zajrzeć i zobaczyć, co tam się dzieje. To też jest bardzo fajne przy takim właśnie konfrontowaniu tego, czy te moje obserwacje będą trafne, więc posłuży to urządzenie nam również do tego, żeby trochę efektywniej uczyć się czytania wody. No i tak jak widzieliście, są akcesoria do tego, aby zamontować to na środek pływający, a że ja czasami jeżdżę sobie na łowisko Ostrowite, które też bardzo dobrze znacie, no to mając już coś takiego, po prostu sobie to zamontuję i wykorzystam również tam. Także otwórzmy sobie może te pudełka, zobaczymy, jak to wszystko wygląda w środku. No dobra, więc tak jak mówiłem, najpierw zaczniemy sobie od sprzętu dodatkowego. Uchwyt na smartfon. Zobaczmy, jak to wygląda. Tak to jest zapakowane. Mamy tu jakieś papierki, mamy tu jakiś pasek. No i mamy tutaj akcesoria do montażu samego smartfona. To będzie też bardzo przydatne, bo żeby tam gdzieś nie było problemu, że już na tej łódce będę, to gdzieś tam ten smartfon będzie mi się walał, to sobie po prostu go ładnie zamontujemy, żeby mieć ładnie. No dobra, tak to wygląda, no nie będę tutaj go teraz, zobaczymy sobie to po prostu w praktyce. Jedyne co mnie cieszy, to widzę, że to jest dosyć dobrze jakościowo tutaj wykonane. Następną rzeczą, no to mamy uchwyt do montażu samej echosondy na łodzi. Nie wiem do końca jeszcze, jak to się tutaj będzie montowało. To będę musiał się zaznajomić z instrukcją. Z tego co widziałem na rysunku, no to... A, to jest jakoś tak regulowane. Widać, tutaj się przyczepia tą echosondę. No i mamy samą echosondę. Może sobie to położymy na bok. Dobra, mamy samą kulkę, która jest tutaj, jak mi się wydaje, najważniejszym elementem tego wszystkiego. Też wykonana bardzo solidnie, co też mnie bardzo cieszy i wcale nie jest taka ciężka, więc pod jakąś taką nawet średnią wędkę, myślę, będzie można to podpiąć, bo nie jest to jakieś mega ciężkie. Tak jak widzicie, też nie jest to jakieś duże, bo tak naprawdę mieści mi się w dłoni, więc też nie jest to nie wiadomo jakieś urządzenie, nie wiadomo jak wielkie. Można to po prostu wrzucić do plecaka. Ogólnie tak jak czytałem sobie gdzieś tam w necie, to ten Dipper Pro Plus 2 jest taką wersją najbardziej rozbudowaną. Między innymi trzy wiązki, wąska, średnia i szeroka, co też jakby zależnie od warunków będziemy sobie stosować. I też gdzieś tam są pokazane, bo ja jeszcze sobie, no oczywiście tego nie podłączałem do smartfonu, trzeba to gdzieś tam rzucić do wody. Też bardzo fajna opcja, że jakby ona się sama uruchamia w momencie, kiedy wrzucimy ją do wody i sama się wyłącza w momencie, kiedy z tej wody ją wyciągniemy, więc to też gdzieś tam, no to jest taka automatyzacja bardzo fajna i przydatna, myślę. I patrzę sobie, jak wyglądają w ogóle odczyty z tego urządzenia, to też bardzo fajnie to wygląda, no bo to jest tak naprawdę normalna echosonda, tyle że w takiej trochę innej formie i do trochę innych zadań, no bo wiadomo, że jak gdzieś nie można pływać albo ktoś nie ma łódki, no to po prostu takiej klasycznej echosondy nie użyje, a tego jak najbardziej. Fajnie, bo tam rozpoznaje oczywiście twardość dna, głębokość, temperaturę wody, roślinność, wiadomo, no ryby. Wiadomo, że trzeba się nauczyć interpretować te wszystkie wskazania, no ale to myślę opanujemy bez problemu. Tak więc tak wygląda ta kulka mocy, którą wspólnie z Wami będę w tym roku testował. Posprawdzamy sobie kilka miejsc, gdzie innymi sposobami nie będziemy w stanie dotrzeć. Mam nadzieję, że to urządzenie pozwoli nam zerknąć, tak jak już mówiłem, trochę głębiej. Fajnie, bo nie jest za ciężkie. Fajnie, bo widać, że naprawdę jest z bardzo dobrych materiałów, tak jak to wszystko
tutaj dotyka i obserwuje, a ja jestem z reguły na takie rzeczy bardzo wyczulony, więc to też mi się podoba i fajnie, bo nie jest za duże, co mnie naprawdę niezmiernie cieszy. Słuchajcie, ja bardzo często biorę gdzieś tam na nagrania sprzęt wideo, więc walizka z kamerą, walizka z drugą kamerą, walizka ze sprzętem dodatkowym, walizka z gimbalem i po prostu idę cały tak obładowany. Nienawidzę tego, dlatego jak mam w ręku urządzenie, które mogę po prostu wrzucić do plecaka, to mnie to niezmiernie cieszy. Słuchajcie, trochę się rozgadałem, ale nie mam doświadczenia w tych unboxingach, bo robię je niesłychanie rzadko. To też oczywiście możecie dać w komentarzach, czy chcecie takie filmy częściej, bo już na dniach dostanę znowu kolejną paczkę, tym razem z Savage'a. Tam też będzie parę rzeczy, więc jeżeli macie ochotę obejrzeć, zobaczyć co tam przyjdzie, tam bardziej będą jakieś ubrania, tego typu rzeczy, to oczywiście też mogę taki odcinek zrobić, ale to już wydajcie znać, czy chcecie to oglądać. Dajcie też znać, co chcielibyście zobaczyć, w jakich warunkach może, no bo jeżeli już mamy to w użyciu i możemy to sobie gdzieś tam sprawdzić, no to również gdzieś tam warto by było, żebyście może jakieś swoje sugestie dotyczące użycia tego w komentarzach wyrazić i to po prostu razem będziemy sobie w różnych warunkach to sprawdzać. Jak to się montuje, jak wygląda odczyt na smartfonie, bo to urządzenie łączymy ze swoim smartfonem, to już wszystkiego przekonacie się w następnych odcinkach przy okazji normalnych, regularnych wypraw wędkarskich. Najbliższe to jeszcze nie będzie łowienie z brzegu, bo chyba jadę na marcowe okonie z łódki właśnie na Ostrowite, więc tam będziemy mieli okazję sobie to pierwszy raz, podejrzewam, sprawdzić. I tyle, słuchajcie moi drodzy, na dzisiaj. Pozdrawiam Was bardzo gorąco i serdecznie. Ja idę oczywiście dalej czytać o echosondach, bo nie mam zbyt wielkiego doświadczenia, więc trochę będę musiał się nauczyć, jak te sygnały wszystkie interpretować, ale co tam, wszystko przed nami, nie? Nowy sezon, nowe sprzęty, tak jak mówiłem, wędkarstwo to no, ma nie jedno oblicze. Jednym z takich obliczy jest również poznawanie nowych technikaliów. I my te technikalia będziemy w tym roku poznawać, między innymi oczywiście. Pozdrawiam Was bardzo gorąco i serdecznie. Słuchajcie, mam straszne gadane, dlatego kończę już, bo ten film będzie trwał za długo. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się i koniecznie dajcie też znać, jak tam u Was zaczyna się sezon wędkarski. Cześć!